Dzień dobry, Agnieszka Kopacz, witam w piątek, 4 grudnia i zapraszam na program Newsroom. Dzisiaj z moimi gośćmi będę szeroko komentować zaplanowany na przyszły rok program szczepień przeciwko koronawirusowi. Nie zabraknie także wątków politycznych i artystycznych, albo powiązania tych wątków i politycznych i artystycznych. A skoro tak, to moim pierwszym gościem jest Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, dałam też te wątki polityczne, ale przede wszystkim artystyczne. Nie mogłabym nie zapytać o te obrazy, które są za pana plecami. Co to jest? To są akwarele i jedna przedstawia panie młode na łące w czasie lata, a drugi przedstawia macierzyństwo. Tam jest klacz z młodym koniem. To są akwarele przeze mnie namalowane, ponieważ w wolnych chwilach, choć jest ich teraz niewiele, od czasu do czasu jeszcze maluję. Kiedyś malowałem dużo więcej, teraz tylko trochę. A czy w czasie epidemii nie ma pan, panie ministrze, troszkę więcej czasu na to, aby oddawać się tej artystycznej pasji? To rzeczywiście można by było powiedzieć tak, ale w tych czasach, kiedy byłem dwa razy, można powiedzieć, na kwarantannie, bo miałem kontakt z osobami zarażonymi, no to w tym czasie poświęciłem trochę na remonty w mieszkaniu. Żona powiedziała, masz wolne, to odnawiamy kuchnię. Więc było to malarstwo trochę innego rodzaju. Ale rzeczywiście co do malowania takich obrazów, to trzeba jednak troszkę się oderwać od bieżącej polityki, bo człowiek zamyka oczy i widzi tam właśnie Arłukowicza, Kukiza i parę innych osób, no i już nic z malowania. No ale dobrze, trzeba mieć troszkę oddechu, przerwy. Skoro wspomniał pan o Bartoszu Arłukowiczu, to tak się składa, że on później będzie też moim gościem, więc też z nim też porozmawiam. A skoro o tym malarstwie mowa, to wiem, że ma pan koło siebie więcej tych swoich dzieł, no to może teraz jest dobry czas na to, żeby pokazać, co ostatnio namalował Marek Suski. Czy może się pan pochwalić? Ostatnio. No, mogę się pochwalić, to niekoniecznie ostatnio, bo to już jakiś czas temu. To jest portret rodzinny. Moja prababcia, nie wiem czy widać, bo widzę, że jakoś słaba jakość jest, przynajmniej u mnie na ekranie. Widać, dobrze widać. Prababcia z siostrą babci. To jest ze zdjęcia malowane, bo oczywiście dawno już nie żyją. Ale też ten temat koni, który tam widać. Tu mam takiego konia w lekkim uniesieniu, skaczącym, ale też lubię malować miniatury. To jest taka jeszcze mniejsza, to jest Arab, który sobie gdzieś tam stoi i prezentuje piękną swoją postać.
a jeszcze mniejsza, bo tutaj przed programem rozmawialiśmy, mam takie specjalne okulary do miniatur, no to chirurgiczne notabene, to jest taki miniaturka konia. Tam wyżej mam, nie wiem czy mogę pokazać, tam wyżej jest olejny obraz, jego nie da się ściągnąć ze ściany, taka duża martwa natura. No, swego czasu sporo malowałem, nie tylko zresztą malowałem, robiłem projekty znaków graficznych, biżuterii, trochę grawerowałem. Czyli panie ministrze, taka różnorodna działalność artystyczna. Chciałabym zapytać o same portrety. Czy na przykład zdarzyło się panu malować któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości? Zdarzyło się, to prawda, ale bardziej raczej karykatury, bo tak z lekką nutką żartobliwości. A kogo pan sportretował w taki sposób? Którego ze swoich kolegów? Oj, to było ich sporo. To mogę powiedzieć minister Ziobro, swego czasu Ludwika Dorna, już dzisiaj nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, Cymańskiego, no, kilka. A Jarosława Kaczyńskiego? W różny sposób się... Jarosława Kaczyńskiego karykatury nie robiłem, natomiast robiłem też karykatury przeciwników, Niesiołowskiego jako wampira albo jako gucia, który wysyła na szczafi mirabelki. No, oczywiście też Tuska z Angelą, z Nowakiem i parę jeszcze innych osób. No, Gronkiewicz-Walc zachęcającą do sprzedania glumy z gmunta tanio, taniej niż egły i tak dalej. No, krótko mówiąc, trochę takich żartobliwych rysunków też zrobiłem. Panie ministrze, czy ofiarował pan jakiś swój obraz właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu? Czy sprezentował mu pan jakiś swój obraz? To już tajemnica. Ale dlaczego tajemnica? Skoro to prezent, to chyba nie warto tego utrzymywać w tajemnicy. No, to było dawno. Ostatnio nie mam czasu malować, więc nie ma co tutaj wspominać. To jeszcze chwilę porozmawiajmy o tej sztuce, ponieważ obraz zatytułowany M22 Wojciecha Fangora został sprzedany za ponad 7 milionów złotych w Desa Unicum. To jest najdrożej sprzedany obraz na aukcji w Polsce. Pana dziwi taka kwota, czy jest to kwota adekwatna do takiego dzieła? Ja pan, no nikt nikogo nie zmusza do płacenia takich cen, więc jeżeli ktoś chciał tyle zapłaci, to znaczy, że dla niego ten obraz był tyle wart. To dobrze, bo to cieszy, że polscy malarze osiągają za swoje dzieła wysokie ceny, bo to też świadczy o randze i artystów, ale też podnosi rangę kraju. Swego czasu obraz Sieniawskiego został sprzedany za powyżej miliona bodajże dolarów czy euro, już nie pamiętam. No to prasa się rozpisywała, wielki sukces Polski, polskiego malarza i tak dalej, więc to jest wielki sukces malarza, a też wielki sukces polskiej sztuki, bo na świecie liczą się nie tylko blisko, w sensie, że to jest tak blisko, ale też liczy się, że dany kraj, jak widać, ma coraz większą estymę i te obrazy są sprzedawane coraz drożej. I życzę wszystkim artystom, żeby osiągali, no może nie aż takie ceny, ale żeby osiągali ceny godziwe, żeby można było godnie wyżyć ze sztuki, bo to jest działalność, jak wiemy, dość trudna. Bardzo rzadko udawało się artystom za życia osiągnąć wysoki status społeczny. Jak to się mówi, że panie ministrze, ciężki po śmierci. To tak, rzeczywiście tak się mówi, to ciężki kawałek chleba. Panie ministrze, pokazywał pan swoje obrazy, na których widać konie. Wiemy, że lubi pan zwierzęta i w związku z tym chciałabym poprosić pana, żeby obejrzał razem z nami taki fragment reportażu Klaudiusza Michalca o fermie norek w Pabianicach i o tym, w jak nieludzki sposób są tam traktowane zwierzęta i za chwilę to skomentujemy. Jak są traktowane u pana te zwierzęta? No, właściwie. Żadnych nieprawidłowości nie ma? Żadnych. Kiedy ostatni raz była kontrola prowadzona u pana Buczka? Odpuściliśmy sobie w tym roku kontrolę u Buczka, skoro przez kilka lat, w latach ubiegłych, te kontrole wypadały pozytywnie. Gdyby coś takiego było na przykład w placówce badawczej, to wszyscy naukowcy byli aresztowani dosłownie. A jest to taki krwawy biznes. Ja uważam, że to jest obóz koncentracyjny dla zwierząt.
Obóz koncentracyjny dla zwierząt. Takie określenie pada w kontekście tego, jak traktuje się te norki w fermie w Pabianicach. Kiedy pan, panie ministrze, widzi takie obrazy, kiedy te norki są uderzane o ziemię, w taki sposób nieludzki zabijane, to co pan czuje, jak pan reaguje na tego typu obrazy? No, bardzo źle, po prostu płakać się chce, kiedy się widzi. Na naszej ziemi takie traktowanie zwierząt, bo to jest tak, że jeżeli ktoś tak źle traktuje zwierzęta, to nie kocha zwierząt, nie kocha ludzi, bo to się wiąże ze sobą. Chcemy z tym skończyć. Zaproponowaliśmy projekt ustawy, żeby właśnie tego typu praktyki w Polsce były całkowicie zakazane. Tym bardziej, że ten biznes, jak niektórzy twierdzą, nie przynosi nawet żadnego dochodu państwu z podatków. Wynika, że więcej jest zwrotów z tego tytułu dla ferm futerkowych niż wpływów. Więc ze wszystkich, można powiedzieć, punktów widzenia jest to biznes niemoralny, niegodziwy, bardzo drastyczny, a jednocześnie całkowicie nie przynoszący dochodu, więc ze wszystkich powodów powinien być zlikwidowany. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym projekcie, który zgłosiliście. Chodzi o tę piątkę dla zwierząt. No, co teraz dzieje się z piątką dla zwierząt? Czy ona w ogóle wejdzie w życie? Na jakim etapie są teraz te prace? No jest nad nimi praca, żeby troszkę zmienić ten projekt. W tej chwili wiem, że te wyliczenia, które były podawane, są weryfikowane, bo niektóre były nieścisłe. Stąd też być może były jakieś błędne decyzje. Ale myślę, że wrócimy do tego tematu i z tymi straszliwymi, niegodziwymi praktykami uda się skończyć w Polsce. Panie ministrze, powiedział pan, że tam są teraz prowadzone prace nad tą piątką dla zwierząt. To co zostanie w niej zmienione? No bo wiemy, że ta właśnie piątka dla zwierząt była taką kością niezgody w Zjednoczonej Prawicy i omal nie doprowadziła do rozłamu w samej Zjednoczonej Prawicy. Co tam powinno się zmienić, czy co się zmieni? No to jak będziesz gotowy, to będziemy wiedzieć, co się zmieni. Jak powiedziałem, trwają prace, więc trudno mi powiedzieć, jaki będzie ich finał. Ale na pewno nie zrezygnujemy z tego, żeby poprawić byt zwierząt w Polsce. To jest też jeden z naszych punktów programu. Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, by wprowadzić taką piątkę dla zwierząt, no bo wiemy, że przy tych pierwszych jakby pracach związanych z piątką dla zwierząt pan rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Zapewne na ten temat jako wielbiciele zwierząt rozmawiacie. Co mówi o tym Jarosław Kaczyński? On jest bardzo zdeterminowany, by tę piątkę dla zwierząt wprowadzić? Jarosław Kaczyński od wielu lat, już pamiętam w tej kadencji 2001-2005, kiedy powstał zespół Przyjaciół Zwierząt, to wtedy Jarosław Kaczyński był w tym zespole i zawsze deklarował, wiem, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt, to, że chciał ten los zwierząt zmienić. Jest zdeterminowany oczywiście z tym, że jako wicepremier ma na głowie całą Polskę i szereg różnych problemów, także to jest jeden z wielu, ale bardzo bliski sercu prezesa. No to teraz trochę o tych problemach, o których pan wspomniał. Mówiłam już, że ta piątka dla zwierząt omal nie doprowadziła do rozpadu Zjednoczonej Prawicy. Pytanie, czy dla Jarosława Kaczyńskiego, dla pana ważniejsze będzie dobro zwierząt, piątka dla zwierząt, czy też utrzymanie za wszelką cenę tej jedności w Zjednoczonej Prawicy? Oba cele są bardzo ważne, a osiągnięcie pierwszego, czyli poprawy dobrostanu zwierząt, nie jest możliwe bez utrzymania jedności Zjednoczonej Prawicy, więc to jest jakby powiązane ze sobą. Także trzeba utrzymać jedność prawicy, jednocześnie doprowadzić do poprawy stanu opieki nad zwierzętami w Polsce. Także tutaj być może trzeba będzie poszukać jakiegoś złotego środka. Ale na pewno nie zrezygnujemy z prac w tym kierunku. Panie ministrze, a propos tej jedności w Zjednoczonej Prawicy, pytanie, czy ta jedność jest utrzymana? Bo słyszeliśmy, jak Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, mówi o Janie Marii Jackowskim, że on jest szkodnikiem. Mówi także, że widzi coraz mniej miejsca dla senatora Jana Marii Jackowskiego w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Jan Maria Jackowski miał trochę inne zdanie co do niedzieli handlowej niż pozostali politycy Zjednoczonej Prawicy. No to pytanie, czy pana zdaniem Jan Maria Jackowski jest takim szkodnikiem? I czy nadal będzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości? To są jakby różne sprawy. Jego działania czasami rzeczywiście mogą budzić zdziwienie.
nawet irytację, no bo nie uzgadnia pewnych rzeczy, wychodzi z nimi czasami samodzielnie, ale to nie zagraża jedności Zjednoczonej Prawicy, dlatego że w gruncie rzeczy istotną sprawą jest posiadanie większości w Sejmie, ponieważ to Sejm odwołuje, powołuje premiera, może odwołać ministrów. No Senat takich uprawnień nie ma. Nie mamy większości w Senacie, więc czy jedna, jak to kolokwialnie się mówi, szabla mniej czy więcej w Senacie, to nie zmienia sytuacji Zjednoczonej Prawicy. Także tutaj jakiegoś zagrożenia nie ma. Natomiast rzeczywiście pan senator Jackowski jest znany z różnych czasami dość bulwersujących wypowiedzi i też zachowań. Pamiętam te jego zdjęcia gdzieś na plaży w negliżu, więc jest to postać barwna. No jak to bywa. Ale panie ministrze, to taki delikatny cios. Panie ministrze, to a propos tych roznegliżowanych zdjęć, to taki trochę cios poniżej pasa, no bo skierowany w stosunku do kolegi z tej samej opcji politycznej, a przypomnijmy, że te zdjęcia były z ukrycia robione. Wypada tak wyciągać takie rzeczy? No ale to, przepraszam bardzo, ale to nie ja je robiłem, one się ukazały. Ale to w końcu nic strasznego. No, trochę się pośmieliśmy z tego i tyle nam. W końcu podejrzano go i to, że tak powiem, no nie popełnił żadnego przestępstwa. Ale kolega z Prawa i Sprawiedliwości wyciąga to. Powiedzmy, panie ministrze, czy pan określiłby senatora Jackowskiego jako szkodnika? Ja mówię o pewnej jego barwności. No, ja jednak nie chodzę na plaży nago, więc no to jest nawet podejrzany, niepodejrzany przez dziennikarzy, ale my musimy pamiętać, że nas ciągle się podgląda. Więc to tak trochę, mówiąc żartobliwie, no ale takie zachowanie no, trochę jednak ponadstandardowe. Czy jest szkodnikiem? No, myślę, że trzeba by się zastanowić nad tym, jak niektórzy nasi parlamentarzyści, zachowując nawet odmienne zdania, powinni je wyrażać. Tutaj kwestia formy też jest. A pan użyłby innego określenia dla właśnie określenia senatora Jana Marii Jackowskiego? Może jakiegoś innego zwierzęcego określenia? Nie. To porównywanie do zwierząt jest nieeleganckie. Trochę bym się pośmiał z niego i tyle. No, mam nadzieję, że nie będzie już robił jakichś tego typu demonstracji. Jan Maria Jackowski mówił: ubolewam na tym, że pan marszałek Terlecki atakuje mnie za to, że broni wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości i realizacji programu, dzięki któremu wygraliśmy wybory w 2015 i 2019 roku. Czyli co, okazuje się, że senator Jan Maria Jackowski jest takim twardym obrońcą programu Prawa i Sprawiedliwości, a inni politycy tego programu Prawa i Sprawiedliwości nie przestrzegają? Sądzę, że tutaj pan senator próbuje się przedstawić jako obrońca jedyny sprawiedliwy i tak dalej. Prawda pewnie jest inna, a to jest sposób obrony. Natomiast rzeczywiście dla realizacji programu jest potrzeba pewnej jedności i pewnych kompromisów. Przecież każdy z nas ma troszkę inne poglądy na różne sprawy. Gdybyśmy tak z jednego powodu się gniewali, to nie tylko chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to żadna partia w Polsce nie byłaby partią, która ma wielu członków. Raczej byłoby wiele partii i jednoosobowych. No z sobą w 100% zgadza się chyba tylko człowiek sam ze sobą. I też nie zawsze, bo czasem słyszę, że panie ktoś jest za, nawet przeciw. Panie ministrze, i proszę o bardzo krótką odpowiedź. Czy pan wyrzuciłby Jana Marię Jackowskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości? Krótka odpowiedź. Ta sprawa, jeśli stanie na gremium, to będę się wypowiadał. Panie ministrze, teraz troszkę o negocjacjach unijnych, bo teraz gorącym tematem jest unijny budżet. Zbigniew Ziobro powiedział, że w tych negocjacjach unijnych trzeba być twardym i nie można być miękiszonym. Czy w takim razie to może Zbigniew Ziobro powinien jeździć do Brukseli i negocjować kwestie unijnego budżetu? Może nie byłby takim miękiszonem, jak w domyśle premier Mateusz Morawiecki? Ja myślę, że nie, dlatego że jednak bycie twardym, jeśli chodzi o obronę stanowiska i interesów polskich, to ja nie mam premierowi nic do zarzucenia. Natomiast w negocjacjach trzeba się wykazywać pewną
elastycznością i taka postawa mówiąca albo tak, albo śmierć, no, nie prowadzi do poszukiwania kompromisu i stawia drugą stronę też w takiej pozycji nie to nie. Dlatego myślę, że trzeba negocjować i znaleźć rozwiązania, nie tracąc z uwagi interesu Polski, nie poddając się, bo absolutnie nie jesteśmy miękiszonami, się nie poddamy, nie zrezygnujemy z naszej suwerenności za srebrniki brukselskie. Natomiast zgodzenie się na budżet, panie ministrze, zgodzenie się na ten budżet unijny będzie oznaczał rezygnację z takiej siły Polski? Jeżeli pod tymi warunkami, to tak. Gdzie możemy się pod takimi warunkami godzić, jakie są teraz proponowane. Nie ma tego nigdzie w traktatach i unijni urzędnicy nie mają prawa do łamania właśnie traktatów europejskich, czyli oni chcą wprowadzić brak praworządności w Unii Europejskiej i będziemy tej praworządności bronić. Bronić w interesie Polski. I jeżeli miałoby to być pod takimi warunkami, że nie wiadomo tak naprawdę, co to oznacza ta praworządność, czy to jest na przykład, nie wiem, wychowanie dzieci przez pary gejowskie, no to na takie rzeczy nie możemy się zgodzić. I tu będzie twarde stanowisko. Z całą pewnością Polska się nie podda, przynajmniej rząd Prawa i Sprawiedliwości. No być może gdyby rządziła lewica z Platformą, to oni na kolanach by wszystko zaakceptowali. Przyjęliby uchodźców, małżeństwa homoseksualne i co tam tylko by się dało. No ale my chcemy bronić Polski, naszej wartości, naszej historii i naszej suwerenności. My robimy to wespół z Węgrami, które przynajmniej na ten moment powiedzmy, że są naszymi sojusznikami. Tymczasem w kontekście jednego z europarlamentarzystów węgierskich ostatnio ujawniono szokującą informację o tym, że brał udział w orgii w Brukseli. Przypomnijmy, że to polityk konserwatywny. Jak pan odbiera tego typu historię, że konserwatywny polityk z zaprzyjaźnionych Węgier został przyłapany w czasie takiej imprezy? No nie tylko konserwatywnie, ale ze wszystkich różnych ugrupowań od czasu do czasu takie wpadki są. Pamiętamy, jak też senatorowie Platformy się zabawiali. Wyszedł film, który pokazywał jednego z nich podczas takiej orgii. No, to są sprawy niepowiązane z partiami politycznymi. To są prywatne zachowania różnych osób. Oczywiście skandaliczne, no przecież to nie jest żaden program partii. Jeżeli ktoś się tak zachowuje, to jest to godne potępienia. Dziennik Financial Times wyróżnił Martę Lempart jako jedną z najbardziej wpływowych kobiet 2020 roku. Pan wyśle gratulacje pani Marcie Lempart? Ja nie wiem z jakich powodów. Ta fajna, myślę, bardziej wpływową kobietą w Polsce. Raczej najbardziej ordynarną. Przekleństwa i klucze i obelgi mają wyznaczać to, że ktoś jest wpływowy. No to zdaje się, że ta gazeta albo nie wie, co ta pani robi, albo po prostu też no, nagina rzeczywistość. Panie ministrze, nie doceni pan walczności, siły przywództwa? W kontekście Marty Lempart przecież pojawiały się także porównania nawet do Lecha Wałęsy. Nie doceni pan tej siły, tej kobiety? Nie wiem, nie siłowałem się z nią na rękę, nie wiem jaką ma siłę. Natomiast jeśli chodzi o siłę moralną, to jest, można powiedzieć, bliska dna, bo to jak się zachowuje, to jest po prostu wstyd i hańba. I jeżeli ktoś jeszcze mówi, że to jest osoba wpływowa, to sobie drwi z Polski. Panie ministrze, to nie za mocne słowa o tym dnie, no bo to już takie słowa ostateczne, określające czyjąś pozycję i to, co sobą reprezentuje. A widziała pani, słyszała, jak się ta pani zachowuje, no, pluje, wyzywa, przekleństwa co drugie słowo, no to jednak jest bardzo dalekie od kultury. Na drugim biegunie kultury. No, na drugim biegunie kultury jest dno. Bardzo dziękuję. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo za te wszystkie
opinie i wypowiedzi. Marek Suski zaczął bardzo dobrze od tej swojej artystycznej strony, pokazywał nam swoje dzieła i swoje obrazy. Potem rzeczywiście było trochę ostrzej, jeżeli chodzi o ocenę działań Marty Lempart, która, przypomnijmy, przez dziennik Financial Times została uznana jako jedna z najbardziej wpływowych kobiet 2020 roku. Teraz, drodzy Państwo, w Newsroomie przechodzimy do tematów medycznych, ponieważ dzisiaj minister zdrowia ogłosił program szczepień, a raczej plany dotyczące szczepień przeciwko koronawirusowi. Te szczepienia mają się odbywać już na początku przyszłego roku. O tym, czy to jest realny plan i przede wszystkim, czy to się uda, porozmawiam z doktorem Pawłem Grzesiowskim, pediatrą, immunologiem, ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa. Dzień dobry. Panie doktorze, minister zdrowia Adam Niedzielski na dzisiejszej konferencji prasowej mówił o tych wstępnych na razie założeniach dotyczących szczepień przeciwko koronawirusowi. Co panu się podoba w tym pomyśle, a co chciałby pan skrytykować? Nie chciałbym niczego krytykować, bo czas na jakieś wspólne, racjonalne działanie. Natomiast niestety dzisiejsze komunikaty i wcześniejsze komunikaty nie przybliżyły, przynajmniej mnie jako fachowca, jako wakcynologa, który od 30 lat zajmuje się szczepieniami, do jakiegoś rozpoznania systemu szczepień. Powiem szczerze, że nie do końca wciąż wiem, jakie będą grupy, które są kwalifikowane do szczepień, jak będzie wyglądała kwalifikacja, kto będzie szczepił. Słyszymy dużo różnych zapowiedzi, włącznie z dzisiejszą zapowiedzią, na przykład o zmianie ustawy w zakresie tego, kto będzie kwalifikował do szczepień. No to jest fundamentalna sprawa. Jeżeli by to uległo zmianie, to po prostu cały system ulega zmianie. Więc dziś, jak wiemy, do kwalifikacji szczepiennej uprawnienia posiada lekarz i felczer, a więc mamy bardzo ograniczony zasób tej kadry. No i jeżeli jest mowa o tym, że ta kadra mogłaby być wzmocniona jakimś innym jeszcze typu zawodem, nie wiem, pielęgniarka, położna, może ratownicy, może farmaceuci, no nie wiem, jakie są pomysły, no ale ja bym był bardzo ostrożny z eksperymentowaniem chociażby w tym zakresie w czasie pandemii. Dlatego, no właśnie, że... panie doktorze, porozmawiajmy o tej kwalifikacji do szczepień, bo to bardzo ważny wątek. Pytanie, czy ewentualnie właśnie pielęgniarka, czy też ratownik medyczny są w stanie nas zbadać i powiedzieć, że na pewno jesteśmy zdrowi i możemy poddać się właśnie takiemu szczepieniu? Proszę państwa, no oczywiście pielęgniarka i ratownik czy położna posiadają wykształcenie, a więc posiadają narzędzia, kwalifikacje do tego, aby zbadać pacjenta. Przecież robią to na co dzień i to często w warunkach no, podwyższonego ryzyka, chociażby tak jak ratownicy medyczni. Więc oni doskonale są w stanie ocenić stan zdrowia w danym momencie. Natomiast czy jest to dobry okres, ażeby przeszkolić ich w kwalifikacji do szczepień, to jest troszeczkę inny fragment medycyny, to już mam pewne wątpliwości. Musielibyśmy natychmiast rozpocząć szkolenia tej grupy zawodowej, jednej, drugiej czy trzeciej, aby osiągnąć ten stan, o który nam chodzi, czyli bezpieczne kwalifikowanie do szczepień. Oczywiście to jest realne, to można zrobić, dlatego że kurs przygotowawczy do szczepień trwać może dwa, nawet trzy tygodnie i jeszcze wciąż mamy na to czas. A więc nie byłoby tutaj moim zdaniem ograniczeniem to, że nie ma na to czasu, tylko nie ma na razie moim zdaniem na to rozwiązań, konkretnych pomysłów. Na razie rozmawiamy o jakiejś grupie, o jakichś zmianach, ale nie wiemy jakich. Są to bardzo, także... panie doktorze, są to bardzo ogólne na razie założenia. Dzisiaj na tej konferencji prasowej usłyszeliśmy, że w tym programie szczepień będzie brać udział około 40-50 tysięcy przedstawicieli personelu medycznego. Pytanie, czy jest to realne, biorąc pod uwagę to, jak bardzo już teraz są obciążone chociażby przychodnie, czy też inne jednostki, które mają na co dzień kontakt z pacjentami. No, dla mnie jest to informacja z Księżyca, także nie będę komentował księżycowych informacji, ponieważ to jest po prostu, równie dobrze można powiedzieć, 30 tysięcy i 70. To jest tak całkowicie irracjonalna informacja, że nie nadaje się do komentowania. Podobnie jak, nie wiem, 8 czy 10 tysięcy punktów szczepień. To jest dzisiaj wyłącznie myślenie życzeniowe, czyli nie mamy absolutnie świadomości, ile zgłosi się punktów szczepień do otwartego konkursu NFZ-u.
wymagania są dosyć wysokie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zaszczepić 180 osób w 5 dni i być czynni codziennie przez 5 dni dla tych osób. To daje mniej więcej 40-30 osób dziennie, prawda, do szczepienia, czyli to oznacza cały jeden dzień oddany zespołowi pielęgniarka, lekarz na szczepienia. Czyli my musimy znaleźć teraz 8 czy 10 tysięcy tego rodzaju zespołów, które będą przez cały dzień, przez kolejne tygodnie lub miesiące wykonywać szczepienia. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze konieczność organizacji mobilnych zespołów szczepień, bo taki jest wymóg, że ta sama jednostka musi zapewnić również dojazd do pacjenta, to mnie się wydaje, że te założenia są nieracjonalne, nierealne do spełnienia, przede wszystkim nierealne do spełnienia przez te same panie doktorze, ZOZ-y. Panie doktorze, czyli jest to taka trochę fikcja, o której usłyszeliśmy dzisiaj i tylko puste teorie? Moim zdaniem to jest zaproszenie do współpracy. To jest taki próbny balon, który jest wypuszczony, żeby zobaczyć, ile się zgłosi podmiotów, które byłyby w stanie spełnić te kryteria. Jeszcze raz powtórzę. 180 osób zaszczepionych tygodniowo, przychodnia czynna 5 dni w tygodniu i mobilny zespół szczepionkowy. To są bardzo poważne wymagania, głównie właśnie umocowane w personelu, czyli w dostępności do lekarza i pielęgniarki przez cały dyżur w punkcie szczepień. Czyli my musimy te dwie osoby zwolnić z innych zadań w naszej przychodni. Dla mnie na przykład w mojej przychodni będzie to bardzo trudne. Panie doktorze, przecież jest wiele też bardzo małych przychodni, w których też chorują lekarze, brakuje personelu i właśnie te mobilne punkty szczepień, o których pan powiedział, to jest dosyć ciekawe. Jak to mogłoby funkcjonować? Bo jedna ze szczepionek przecież wymaga przetrzymywania w bardzo niskiej temperaturze. Ludzi może brakować, sprzętu może brakować. Jak w takim razie takie szczepionki będą transportowane? Jak pan sobie to wyobraża? W tej materii nie wiemy nic. Ja mógłbym powiedzieć, jak ja sobie to wyobrażam, jeśli ja miałbym być za to odpowiedzialny. Natomiast nie wiemy kompletnie nic. Wiemy tylko, że najprawdopodobniej pierwsza na rynku będzie szczepionka firmy Pfizer, która wymaga minus 70 stopni w transporcie długotrwałym. Natomiast krótkotrwale, około 5 dni, może przebywać w lodówce. To by oznaczało, że ja muszę mieć stały kontakt z bazą magazynową, i na dany tydzień muszę zapotrzebować konkretną liczbę szczepionek, ponieważ ja ich nie będę mógł oddać. Będę musiał je zniszczyć, jeśli przekroczę termin 5 dni na szczepienia. W związku z tym ja muszę mieć wypełniony kalendarz na 5 dni pacjentami do zaszczepienia, wiedzieć, że oni przyjdą i dla nich zamówić konkretną liczbę szczepionek, którą będę mógł przechowywać w moich lodówkach. Jeżeli ktoś nie przyjdzie na szczepienie, ktoś zachoruje, ktoś odmówi, kogoś ja zdyskwalifikuję, to ta szczepionka może ulec już, no powiedzmy, zniszczyć się, tak? Bo przedłuży te 5 dni i wtedy będę miał pewien procent szczepionek również niewykorzystanych. My na co dzień, robiąc szczepienia, które nie wymagają tak restrykcyjnych warunków przechowywania, liczymy, że około 10% szczepionek ulega zniszczeniu w procesie po prostu właśnie transportu, podawania. Czasami strzykawka źle działa, czasami igła jest niedrożna, a więc my musimy to również uwzględnić, że ten procent dawek może nie będzie tak wysoki, ale kilka procent dawek szczepionki na pewno nie zostanie podanych ze względów technicznych. Czyli jest to takie ryzyko. Panie doktorze, co może się stać, jeżeli na przykład szczepionkę przeciwko koronawirusowi podamy osobie, która aktualnie przechodzi tego koronawirusa bezobjawowo, ale ten wirus jest w jego ciele? Z jakimi to konsekwencjami może się spotkać? Proszę Państwa, znaczy z punktu widzenia immunologicznego nie ma zbyt dużego ryzyka powiązanego ze szczepieniem osoby, która nie wykazuje objawów ostrej infekcji. Przypomnę, że my znamy to zjawisko chociażby jako szczepienie poekspozycyjne, czyli mamy na przykład osobę, którą pogryzł pies, w jej organizmie możliwe, że już rozwija się wirus wścieklizny, a my podajemy szczepionkę przez miesiąc kolejne dawki. Ta sama sytuacja dotyczy szczepienia poekspozycyjnego, chociażby przeciwko ospie wiecznej, gdzie dziecko, które skontaktuje się z chorym, ma podawaną w ciągu pierwszych 3 dni od kontaktu szczepionkę, a już wirus w organizmie może być. Czyli nie ma tutaj konfliktu między
teoretycznym okresem wylęgania tej choroby, a podaniem szczepionki. Raczej jest działanie pozytywne, czyli posiadając w organizmie materiał szczepionkowy, my szybciej zareagujemy na obronę, broniąc się przed tym zakażeniem, niż w naturalnych warunkach. Także tej wersji bym się nie bał. Jest inny problem, który na razie w moim pojęciu nie znajduje jeszcze odpowiedzi w badaniach naukowych, to jest szczepienie ozdrowieńców. Tu na razie nie wiemy, czy szczepionka podana osobie, która ma już przeciwciała, nie będzie działać słabiej, czy bardziej na przykład nie będzie większych działań niepożądanych. Tego panie doktorze, a zatem doradzałby pan ozdrowieńcom, żeby mimo wszystko, mimo tego, że nie mamy jeszcze tych szczegółowych badań, jeżeli chodzi o działanie szczepionki na ozdrowieńców, czy oni mają się szczepić, czy lepiej nie szczepić i czekać po prostu, aż te przeciwciała będą ich chronić przeciwko kolejnej infekcji? Czekać absolutnie nie należy, natomiast rozmawiamy o sytuacji, kiedy ktoś już teraz jest ozdrowieńcem, prawda? Wie o tym, że przechorował COVID w październiku, ma potwierdzenie, że przechorował, bo ma przeciwciała. Czy on ma być kandydatem do szczepienia w listopadzie? Ja uważam, że ta osoba nie powinna być jakby w pierwszej kolejności szczepiona, bo ona ma ryzyko ponownego zachorowania dosyć nieduże przez powiedzmy 3 miesiące, czyli teoretycznie można by powiedzieć tak, ozdrowieńcy nie muszą być pierwsi w kolejce do szczepienia, ale w kolejnym etapie jak najbardziej powinni być szczepieni, ponieważ odporność po przechorowaniu COVID-19 nie będzie wieczna i z całą pewnością będzie spadać z czasem i będzie możliwe ponowne zakażenie. Panie doktorze, na jak długo uodporni nas szczepionka? Profesor Andrzej Horban, który był moim gościem w programie Newsroom, powiedział, że do jesieni powinno wystarczyć. Czyli zakładamy, jeżeli zaszczepimy się na przełomie stycznia i lutego, to do jesieni przyszłego roku ta odporność powinna wystarczyć. A jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Problem polega na tym, że jeżeli chcemy być wiarygodni, to powinniśmy odpowiedzieć, że nie ma na ten temat informacji, że najdłuższy okres obserwacji osób zaszczepionych wynosi 7 miesięcy. Wtedy podano pierwsze dawki w ramach badań pierwszej, tak zwanej pierwszej fazy badań klinicznych. Dlatego na razie muszę odpowiedzieć jednoznacznie, że ja nie wiem, jak długo będą utrzymywały się przeciwciała, natomiast patrząc na odpowiedź, która tą odpowiedź poszczepienną, która wytworzyła się u osób badanych w ramach trzeciej fazy badań, wynika, że ta odporność będzie co najmniej roczna, jeżeli nie dłuższa. Dlatego, że mamy dwie dawki szczepionki, a ta odpowiedź po drugiej dawce jest na tyle wysoka, że prognoza tej odporności jest dobra. Dlatego uważam, że z całą pewnością będzie to odporność, która pozwoli nam przetrwać kolejną ewentualną falę epidemiczną, o ile tylko zdążymy podać dwie dawki. Panie doktorze, przed wakacjami powinniśmy mieć problem z głowy. Tak mówił mi w czwartek w programie Newsroom wspominany już wcześniej profesor Andrzej Horban. Pytanie, czy doradca premiera już teraz powinien ogłaszać koniec epidemii i to kiedy nie będziemy mieli już problemy z epidemią koronawirusa. Przed wakacjami powinniśmy mieć problem z głowy. No cóż, bardzo ciężko jest mi komentować zdanie mojego kolegi po fachu i to jeszcze profesora, ale niestety całkowicie się z nim nie zgadzam. Uważam, że do wakacji być może zaszczepimy może 1 milion, może 2 miliony osób, a mamy do zaszczepienia 20 milionów osób, a więc z całą pewnością wiosna nie będzie spokojna. Spodziewamy się trzeciej fali pandemicznej około kwietnia, może maja. To wszystko będzie zależało od tego, jak się będziemy zachowywać po wygaszeniu tych obostrzeń gdzieś pewnie w styczniu, lutym. Jeżeli dzieci wrócą do szkół, jeżeli wszystkie nasze aktywności i mobilność wróci do poziomu z przed wakacji, no to niestety maj, czerwiec będą bardzo niespokojne. Także dużo zależy od tego, jak się będziemy zachowywać i absolutnie nie byłbym takim optymistą. Raczej szykowałbym się na jeszcze jeden trudny sezon, gdzie trzeba będzie nosić maseczki, trzeba będzie zachowywać dystans. I uważać jednym słowem, panie doktorze, no i w międzyczasie oczywiście się zaszczepić. Panie doktorze, dokładnie tak. Panie doktorze, na swoim Twitterze napisał pan o braku raportu do Europejskiego Centrum Kontroli Chorób o aktualnej liczbie
zachorowań. Nazwał to pan kompromitacją na arenie międzynarodowej. Dlaczego to jest kompromitacja i czym to może skutkować? No, proszę pani, no jeżeli kraj taki jak Polska, prawie 40-milionowy w środku Europy, nie raportuje, ile ma zakażeń, to jak się to może, jak to może być interpretowane? To może być tylko interpretowane w jeden sposób, że ten kraj utracił kontrolę nad epidemią, bo skoro nie raportuje danych, to znaczy, że ich nie ma, albo są one, nie wiem, niewiarygodne, albo doszło do jakiejś awarii systemu. No ale tak czy inaczej, dla krajów, które obserwują to jako nasi sąsiedzi, to może być sygnał, że Polska stanie się krajem, w którym nie wiadomo, co się dzieje. To nie ma nic gorszego w czasie epidemii, jeśli w jakimś kraju nie wiemy, co się dzieje. Rosną liczby zgonów, a liczba przypadków z tym nie koreluje. Nie ma swobody dostępu do danych na poziomie powiatowym. To są bardzo złe sygnały, które mówią o tym, że nie podnieśliśmy się po ciężkim kryzysie, który, jak pamiętamy, wybuchł 3 tygodnie temu, z wiarygodnością danych, kiedy do jednego dnia dopisano do naszej bazy danych ponad 20 tysięcy przypadków zaległych z całego okresu drugiego półrocza. A więc mamy w tej chwili, moim zdaniem, ogromny kryzys monitoringu epidemii i w ogóle się o tym niestety nie mówi, a to się zemści na przykład tym, że Polacy będą zmuszeni do odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy każdego innego kraju europejskiego. To będzie duża uciążliwość dla tych, którzy podróżować muszą, między innymi w celach służbowych. Panie doktorze, w kontekście tej epidemii dzisiaj minister zapowiadał, że te szczepienia mogłyby rozpocząć się na przełomie stycznia i lutego. Pytanie, czy pana zdaniem jest to w ogóle realny plan? Czy to się da już tak zaplanować i czy wystartowanie właśnie na przełomie stycznia i lutego jest realne? Ja myślę, że to przede wszystkim wymaga rzetelnej informacji na temat zawartych kontraktów. Pamiętajmy, że nas wiąże umowa unijna w zakresie dostawy szczepionek. Unia Europejska zamówiła, z tego co, o ile dobrze pamiętam, około 400 milionów dawek szczepionek i z tego Polska ma dostać około 10%, czyli 40 milionów. To się nie stanie jednego dnia. To będzie tak, że firmy produkujące będą dostarczały stopniowo szczepionki. Na przykład pierwsza transza to będzie, nie wiem, 50 milionów dawek, załóżmy, w styczniu i te 50 milionów zostanie rozdysponowane proporcjonalnie do 27 krajów Unii Europejskiej. Czyli my nie możemy liczyć na to, że dostaniemy 50 milionów w styczniu, tylko dostaniemy na przykład 2 miliony dawek, może 3 miliony dawek. I dopiero kolejna dostawa będzie, załóżmy, na koniec lutego. Kolejna będzie na koniec marca, a więc my musimy sobie zdać sprawę z tego, że początkowo szczepionki będzie brakować w stosunku do potrzeb. To znaczy będziemy mieli zapewne więcej osób chętnych do szczepienia niż możliwych dostaw, które będą regulowane tutaj tym kontraktem z Unią Europejską. Panie doktorze, najważniejsze, żeby szczególnie dla tych potrzebujących tych szczepionek nie zabrakło. Panie doktorze, najbliższa niedziela, 6 grudnia, będzie niedzielą handlową. Prezydent podpisał się właśnie pod tym projektem. Czego się pan spodziewa właśnie w niedzielę 6 grudnia? Będziemy mieć taki armagedon w sklepach i prawdziwe natarcie klientów na sklepy i galerie handlowe? No właśnie mam nadzieję, że nie, że część osób rozłoży zakupy na tę sobotę, na niedzielę, na kolejne weekendy, bo chyba też jeszcze jedna sobota i niedziela, przepraszam, niedziela przed świętami będzie handlowa, a więc nie ma potrzeby, żeby wszyscy naraz ruszyli do sklepów. Ja bym bardzo przed tym przestrzegał, bo po prostu przede wszystkim państwo zmarnują mnóstwo czasu, stojąc w kolejkach do wejścia do galerii, bo mamy zachowywać dystans i limit osób. A więc po pierwsze, upewnijmy się, można obserwować galerię za pomocą kamerek internetowych, można zobaczyć na wykresach, jakie jest obciążenie, żeby nie iść w tych samych porach, kiedy wszyscy są w galerii. Wybierzmy się, nie wiem, z samego rana albo późnym popołudniem, wtedy, kiedy w naturalny sposób osób jest mniej. W porze obiadowej wiele osób też rezygnuje z zakupów. Wtedy można pójść, zrobić szybko zakupy i przede wszystkim pamiętajmy, że idziemy na zakupy, a nie
na imprezę, na jakąś atrakcję, spotkanie ze znajomymi. Ja sobie to wyobrażam tak i tak to przygotowuję u mnie w domu, że robimy listę zakupów, co chcemy, co potrzebujemy, w którym sklepie i wędrujemy tam, robimy zakupy i wychodzimy z galerii. To ma jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie im dłużej ja jestem w galerii, tym dłużej ktoś czeka na wejście, bo ja chodząc sobie i spacerując po galerii blokuję miejsce do wejścia kolejnej osobie, a więc bądźmy tu również wrażliwi, solidarni na innych klientów, inne osoby oczekujące. Im ja dłużej jestem w galerii, tym dłużej ktoś marznie i czeka na wejście. Panie doktorze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas, w którym no, mamy też się izolować, spotykać się w bardzo wąskim gronie rodzinnym, ale pamiętamy doskonale, że święta to jest też taki czas, kiedy na przykład osoby bezdomne czy też potrzebujące spotykają się na miejskich wigiliach. Czy w tym roku takie wigilie mogłyby się odbywać? Czy to jest możliwe, czy lepiej po prostu wstrzymać się z taką formą pomocy tym najbardziej potrzebującym? Uważam, że nie wolno nam zapomnieć o tych osobach najbardziej potrzebujących. Musimy to tylko zorganizować w sposób bezpieczny. To jest trochę tak jak dyskusja o tym, czy pokazy sztucznych ogni powinny być w tym roku, czy też nie na Sylwestra. To nie jest kwestia, że sztuczne ognie rozpraszają wirusa, tylko to jest kwestia tego, że się będziemy tłumnie gromadzić, obserwując pokazy. A więc sam pokaz może się odbyć, ale my powinniśmy być po prostu w swoich domach, w swoich mieszkaniach i obserwować to przez okno. Natomiast nawiązując do kwestii osób bezdomnych czy potrzebujących pomocy w czasie świąt, nie wolno nam o nich zapomnieć, ale nie wolno nam zapomnieć o zasadach bezpieczeństwa. A więc organizujmy wigilię, organizujmy pomoc, jeśli chodzi o żywienie, spędzajmy z tymi osobami czas, ale z zachowaniem bezpieczeństwa, czyli najlepiej na świeżym powietrzu, w jakichś ogrzewanych obszarach, najlepiej zadaszonych, bo przecież może padać deszcz lub śnieg. No i przede wszystkim starajmy się utrzymać dystans. Na świeżym powietrzu, przy dystansie 2 metrów w maseczce naprawdę nie grozi nam zakażenie. Panie doktorze, i maseczki. Te maseczki też są ważne, cały czas o tym mówimy. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i dużo zdrowia tradycyjnie życzę. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Piątek i sobota to bardzo ważne dni dla kierowców, bo wchodzą w życie bardzo ważne zmiany, no i też nie ukrywajmy ułatwienia. Nie będziemy musieli na przykład ze sobą wozić prawa jazdy. Co te zmiany w praktyce będą oznaczać? To pytanie do komisarza Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, z którym mamy teraz połączenie telefoniczne. Dzień dobry, panie komisarzu. Witam serdecznie wszystkich państwa. Jak będą teraz wyglądały kontrole drogowe, jeśli nie trzeba będzie ze sobą wozić właśnie tego plastikowego prawa jazdy? No i w jaki sposób funkcjonariusz potwierdzi tożsamość danej osoby i to, czy ta dana osoba ma prawo do kierowania pojazdem? Generalnie wszystkie te zmiany mają nieść przede wszystkim komfort dla kierujących i szybkość ewentualnych naszych interwencji, chociaż mam nadzieję, że tych okazji do naszych wspólnych rozmów z policjantami ruchu drogowego będzie jak najmniej, a jeżeli już to tylko w kwestii profilaktycznej, ewentualnie przebadania stanu trzeźwości. Natomiast generalnie kwestią najważniejszą, jeżeli chodzi o wygodę kierowców, jest to, że faktycznie od jutra nie trzeba będzie mieć przy sobie takiego tradycyjnego blankietu prawo jazdy, a te wszystkie dane, o których pani redaktor mówiła, sprawdzimy sobie w systemie informatycznym. To nie jest dla nas nowość specjalna, bo na podobnej zasadzie działają już, a dokładnie brak obowiązku działa włożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego czy polisy ubezpieczeniowej. Ja przypomnę, że no, kierujący może oczywiście, zakładamy, spróbować wprowadzić w błąd policjanta, ale jest to zagrożone sankcją karną, więc na takie sytuacje mam nadzieję, że będą zdarzać się wyrywkowo. I to, że nie trzeba mieć prawa jazdy podczas kontroli, to też nie jest kwestia, że w ogóle go nie mamy, tak? Trzeba mieć uprawnienia. No i ewentualnie sobie jeszcze pomóc w ten sposób, żeby skorzystać z nieobowiązkowej, co prawda, aplikacji M-Obywatel, w której też pojawi się ta zakładka M-Prawo Jazdy i w tej wersji cyfrowej będzie można je chociażby udostępnić drugiemu uczestnikowi zdarzenia drogowego, jeżeli do takiego dojdzie i będzie ono nie wymagało naszego udziału przy rozstrzygnięciu kolizji. I dopytam właśnie o tę aplikację prawo jazdy w ramach M-Obywatela. Czy ona będzie obligatoryjna, obowiązkowa, czy będą mogły ją instalować tylko osoby chętne?
Absolutnie nie będzie ona obowiązkowa, zresztą nie wszyscy mamy smartfony, chociaż to już praktycznie jest codzienność, natomiast chociażby starsze osoby, starsi kierujący takich nie posiadają. My zakładamy też, że wiele osób będzie ze sobą te prawo jazdy w kartonikowej wersji, nazwijmy to tak, posiadać i to jak najbardziej dokument cały czas uprawniający do kierowania pojazdem i dla nas tożsamy z ewentualnym sprawdzeniem w systemach informatycznych, bo to, że czasami technika potrafi zawieść, no to obserwujemy chociażby, znaczy nie obserwujemy, bo mieliśmy rozmawiać w tej chwili przez kamerkę, a no niestety się to nie udało. Natomiast no my mamy tą możliwość, że nawet jeżeli w radiowozie ten terminal mobilny uległby jakiejś awarii, to sprawdzimy to w systemie informatycznym, łącząc się chociażby z dyżurnym jednostki policji. Także no ma to jak najbardziej usprawnić obsługę naszych, nazwijmy to, klientów, a także głównie ci zapominalscy, którzy zapominali o zabraniu ze sobą prawa jazdy, albo zostawili je chociażby w innej kurtce, no tutaj nie narażą się na mandat karny z naszej strony. Panie komisarzu, jak policja zweryfikuje, że kierowca, którego zatrzymujecie, podaje policjantowi swoje prawdziwe dane? My mamy dużo możliwości rozpytania kierowcy. W większości przypadków wystarczy imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, czy też część chociażby PESEL-a. Natomiast mamy też systemy poza centralną ewidencją kierowców, gdzie możemy takie wątpliwości rozwiać. Dysponujemy też wizerunkiem osób, z którymi prowadzimy interwencje. Także ja też przypomnę dalej, że no tutaj przepisy prawa zmuszają tak naprawdę nas do tego, żeby policjantowi podać wszystkie dane, o które policjant prosi. Oczywiście wszystkie wymagane przepisami prawa, dlatego no nie zakładamy tych sytuacji, żeby był jakikolwiek problem. Tak samo można by było założyć, że no część dokumentów, które są na rynku, niestety są dokumentami sfałszowanymi. Tak też się zdarzało. Natomiast no te systemy informatyczne też wyłapują ewentualne braki właśnie w tego typu dokumentach. Panie komisarzu, jak teraz po tych zmianach będzie wyglądało odbieranie prawa jazdy za nadmierną prędkość? To ważne, bo zazwyczaj ten plastik odbierało się właśnie na miejscu podczas kontroli drogowej. A tutaj możemy powiedzieć, że procedura wygląda bardzo podobnie do kwestii dowodów rejestracyjnych. Policjant ma do dyspozycji aplikację, w której wirtualnie, elektronicznie zatrzyma dokument prawa jazdy. Ten dokument później trzeba będzie zwrócić do starostwa, natomiast no, kwestia spotkania z policjantem i oczywiście odpowiedniej podstawy prawnej, bo prawo jazdy można w Polsce stracić w kilku przypadkach. Tym niestety najpopularniejszym jest przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km na godzinę. Policjant oczywiście wystawi pokwitowanie na wykonaną czynność, nazwijmy to tak, nawet jeżeli nie jest to fizyczne zatrzymanie blankietu. No i niestety mamy w tym momencie kłopot, ale głównie związany ze swoim zachowaniem. Mam nadzieję, że tych zdarzeń będzie jak najmniej. Ale tak w formie elektronicznej, w formie wprowadzenia tych danych do systemu informatycznego, tak żeby już następny patrol miał pełną informację, co się wcześniej wydarzyło. Panie komisarzu, te zmiany dotyczące kierowców będą dotyczyły także pewnego ujednolicenia tablic rejestracyjnych. Czy policja będzie odbierać, tudzież nie wiem, zawieszać, czy też blokować jakoś dowód rejestracyjny za małe tablice rejestracyjne, chociaż auto powinno mieć duże, tradycyjne tablice rejestracyjne? Zgadza się. Tutaj te przepisy, no w związku z tym, że no niestety nie wszyscy kierowcy zachowywali się zgodnie z nimi, bo to miało być to ułatwienie dla pojazdów, które konstrukcyjnie miały takie tablice mocowane. Głównie były to samochody z rynku ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili od 4 grudnia w artykule 60 prawa o ruchu drogowym pojawi się słowo przede wszystkim zabrania się umieszczania w pojeździe tablicy rejestracyjnej w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone oraz umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeśli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej. W praktyce oznacza to, że nie tylko z nami może mieć taki kierowca problem, bo taki dowód zostanie przez policjanta zatrzymany, ale przede wszystkim nie przejdzie też pozytywnie badania technicznego na stacji kontroli pojazdów, więc mam nadzieję, że no, ukróci to ten proceder, bo jeżeli komuś naprawdę taka tablica była potrzebna i niezbędna i więc pojazd był przeznaczony do tego typu tablic, to jak najbardziej tak. Natomiast no, niestety stało się to elementem mody, no i wyglądało to na ulicach dość nieciekawie. Panie komisarzu, jeszcze wracając do tego prawa jazdy, co z obcokrajowcami, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, kierują pojazdami na terenie Polski, czy oni będą musieli mieć przy sobie swoje zagraniczne prawa jazdy? Bardzo istotne pytanie i odpowiedź praktycznie jest
jednoznaczna, bo w większości przypadków, jeżeli nie mają polskiego prawa jazdy, czyli mają uprawnienia ze swojego kraju, obowiązuje tych kierowców zarówno posiadanie dokumentu prawa jazdy, uprawnień do kierowania określonymi pojazdami, jak również dowód rejestracyjny oraz polisa ubezpieczeniowa. To ułatwienie, które teraz wchodzi w życie, dotyczy polskich kierowców i na terenie naszego kraju. Także przekraczając granicę, też musimy pamiętać o tym, że ten tradycyjny blankiet prawa jazdy musimy mieć ze sobą. W tym momencie już aplikacja mObywatel również nie będzie działała. No, jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który w Europie wprowadził taką, można powiedzieć, funkcjonalność. Więc o tych rzeczach powinniśmy pamiętać. Natomiast na co dzień na pewno będzie to miłe, że nie musimy szukać dokumentu, który gdzieś się zgubił, a czasami, jak pokazuje życie, no, potrafił nawet wpaść chociażby za deskę rozdzielczą samochodu, no i wydostanie go w takich warunkach kontroli drogowej było niemożliwe. Panie komisarzu, to teraz o takich nietypowych sytuacjach drogowych, o których mogliśmy ostatnio też przeczytać w internecie. Czechowice-Dziedzice. Policjanci zatrzymali małe auto Fiata Seicento, który na dachu wiózł ładunek dwa razy większy od samego samochodu. Widzimy właśnie ten ładunek, ten mały Fiat Seicento przewoził styropian. Dodajmy jeszcze, że kierowca nie miał dowodu rejestracyjnego, bo jego auto nie przeszło przeglądu technicznego. Ten dowód rejestracyjny został mu zabrany. Panie komisarzu, czy często policjanci mają do czynienia z takimi no, nietypowymi kierowcami, ich nietypowymi ładunkami? I co w tej sytuacji? Jaki jest mandat dla kierowcy, który po pierwsze jedzie samochodem, który nie ma przeglądu rejestracyjnego, ważnego przeglądu i na dodatek wiezie, no, nazwijmy to, gigantyczny ładunek na swoim dachu? No, pani redaktor tutaj się troszkę uśmiecha, bo faktycznie nam się takie sytuacje wydają śmieszne. Natomiast gorzej, jeżeli taki pojazd uczestniczy w zdarzeniu drogowym, a tak się niestety też zdarza. Jeżeli chodzi o mandat za ten stan techniczny, może on wynieść do 500 zł, ale w tak poważnym przypadku kierowcy może również grozić skierowanie sprawy do sądu. No już nie mówiąc o scholowaniu pojazdu i o różnych nieprzyjemnościach związanych z dalszymi losami czy w sądzie, czy też tłumaczeniem się podczas postępowania już na jednostce policji. Natomiast no, tutaj naprawdę jest to ogromne zagrożenie, bo taki samochód, no już poza tym zabezpieczeniem materiału, który może spaść i zrobić krzywdę czy pieszemu, czy innemu użytkownikowi ruchu, to jak też podkreśliliśmy, w tym przypadku nie miał badań technicznych, ale nawet gdyby był super sprawny, to z taką masą na bagażniku dachowym, nazwijmy to, chociaż tam bagażnika też nie było, no po prostu się nie zatrzyma z nawet małej prędkości. No i jak sobie wyobrazimy dziecko, które wbiega przed maskę tego samochodu, no to tragedia jest gotowa. To rzeczywiście duży problem. Ten obrazek wzbudził moje delikatne rozbawienie tylko w momencie, kiedy stoi już zabezpieczony na poboczu. Natomiast racja co do tego, że rzeczywiście stwarza to bardzo duże zagrożenie. Nieraz sama widziałam na drodze, kiedy ktoś nawet z tych bagażników zamontowanych na dachach samochodów coś wypada i wiem, jak to jest duże zagrożenie. Teraz o innej tego typu sytuacji. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który stojąc na środku drogi próbował zatrzymywać auta przejeżdżające przez Żabieniec. W jednym z pojazdów ten mężczyzna wybił szybę. 28-latek miał stwierdzić, że właśnie wraca z zabawy sylwestrowej, a szybę uszkodził, bo atakował go smok. Jedna z ciekawszych na pewno interwencji też policyjnych. I co może spotkać takiego 28-latka, który zachowywał się w taki sposób? W tym przypadku temu człowiekowi grozi odpowiedzialność już z ramienia sądu. To nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Tam, z tego co pamiętam, zostało uszkodzonych kilka pojazdów i to niestety nie tłumaczy tego człowieka, ale ten 28-latek, z tego co pamiętam, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Także jak działa alkohol w tym przypadku można się przekonać. Poza tym no, szczęście w całej tej sytuacji, że żaden z kierowców tego człowieka nie potrącił, bo no, w tym momencie też na pewno nie byłaby to sytuacja, gdzie kierowca byłby winny zdarzenia. Jednak no, każdą taką sytuację przeżywamy i tutaj bardzo fajnie, że policjanci szybko zareagowali i tego młodego, 28-letniego mężczyznę zatrzymali. Tam, z tego co pamiętam, też jedna z szyb w samochodzie została uszkodzona. Wiele tych zgłoszeń w kwestii tego młodego człowieka było, także policjanci tutaj bardzo szybko reagowali, bo w takim miejscu, szczególnie, że pani mówi Żabieniec, ale jest to droga wyjazdowa na górę Kalwarii z Warszawy i tam jest naprawdę ten ruch dosyć duży. No, także wykazał się nieodpowiedzialnością, ale ten alkohol, jak działa alkohol, było właśnie widać w tego typu przypadkach i no niestety tych przypadków jest sporo. My staramy się pokazywać to
opisywać, żeby zobaczyć, żeby ludzie mogli zobaczyć. Panie komisarzu, ku przestrodze, możemy powiedzieć, że trochę ku przestrodze. Bardzo dziękuję. Komisarz Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. My w Newsroomie wracamy do tematów medycznych, ale również politycznych. Moim kolejnym gościem jest Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, Platforma Obywatelska, eurodeputowany. Dzień dobry, witam serdecznie, panie ministrze. Trochę słabo słyszę pana ministra, to program na żywo, ale za chwilkę pewnie te problemy wyeliminujemy. Panie ministrze, na dzisiejszej konferencji prasowej usłyszeliśmy taki wstępny plan dotyczący tego, jak mają wyglądać w naszym kraju szczepienia przeciwko koronawirusowi. Te szczepienia mają się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego. Sam pan jest lekarzem, był pan ministrem zdrowia. Pytanie, czy to jest realny scenariusz, czy można powiedzieć, że to jest takie troszkę mission impossible? My całkiem niedawno słyszeliśmy z ust premiera to, że pierwsze szczepionki do Polski dotrą 18 stycznia. Teraz słyszymy o przełomie stycznia, lutego, być może luty. Ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby te szczepionki dotarły do Polski jak najszybciej, w jak największej liczbie, bo one są kluczowe. Panie ministrze, muszę niestety przerwać, ponieważ jakość połączenia jest bardzo słaba. My w tej chwili jeszcze raz spróbujemy się z panem ministrem, byłym ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, eurodeputowanym, połączyć, bo jego głos jest tutaj bardzo ważny. Przypomnijmy, że Bartosz Arłukowicz sam jest lekarzem, był kiedyś ministrem zdrowia, więc jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne i kwestie zdrowia Polaków, wie bardzo wiele, a będziemy rozmawiać o programie szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepienia te mają się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego. Taką informację otrzymaliśmy dzisiaj. Dzisiaj także dowiedzieliśmy się, że miesięcznie nawet milion tych szczepionek ma być przeznaczane dla Polaków. To jest bardzo istotna informacja. Czy to się uda, czy nie? Doktor Paweł Grzesiowski, który był wcześniej moim gościem, powiedział, że ta operacja logistycznie może być bardzo trudna do przeprowadzenia. Dzisiaj także usłyszeliśmy, że w całym kraju ma zostać utworzonych 8 tysięcy punktów szczepień. W każdej gminie punkt szczepień. Mają być także specjalne mobilne punkty, które będą docierać do każdej osoby, która będzie tego potrzebować, i tam w miejscu zamieszkania takiej osoby to szczepienie ma się odbywać. Jak to miałoby wyglądać w praktyce? Na razie nie mamy jeszcze tych szczegółów, bo te podmioty medyczne, podmioty lecznicze, które mają szczepić, dopiero mają się zgłaszać do Ministerstwa Zdrowia i w połowie grudnia powinniśmy już mieć informacje na temat tego, jak wiele tych podmiotów szczepień zgłosiło się do Ministerstwa Zdrowia. Co bardzo istotne, to nie tylko publiczne podmioty zdrowia, ale także jednostki prywatne. One także mogą się włączyć w ten program szczepień. Kiedy dokładnie rozpoczną się te szczepienia? Na razie jest to bardzo ogólny termin, na przełomie stycznia i lutego. Kraje, w których już rozpoczęło się szczepienie, to między innymi Wielka Brytania. Tam ta cała polityka informacyjna rozpoczęła się już znacznie wcześniej i Brytyjczycy już wcześniej byli informowani o tym, jak te szczepienia mają przebiegać. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, Platforma Obywatelska, eurodeputowany, jest moim gościem, przypominam. Panie ministrze, czy się słyszymy? Czy teraz lepiej mnie słychać? Znakomicie. 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 Pan minister w drodze, to troszkę też nawiązuje do tematów drogowych, o których wcześniej rozmawiałam z komisarzem Opasem, ale zaczniemy od tematów zdrowotnych, tematów szczepień, które są bardzo istotne. Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował o tym, że te szczepienia mają się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego. Czy pana zdaniem jest to realny termin, czy jest to mission impossible? Ja bym bardzo chciał, żeby one rozpoczęły się jak najszybciej. Słyszeliśmy niedawno od premiera, że 18 stycznia pierwsi pacjenci zostaną zaszczepieni. Teraz słyszymy o przełomie stycznia, lutego. Ja mam dość dużo dystansu do tego typu zapowiedzi pana premiera, których słyszeliśmy już bardzo wiele. Pamiętamy wszyscy o tysiącach respiratorów, które do Polski miały przyjechać, a ich nie ma. Oglądaliśmy wszyscy pana premiera, który witał Antonowa, wypakowanego niewłaściwymi maseczkami. Słyszeliśmy wszyscy o 3 milionach szczepionek na grypę i potem nikt nigdy tych szczepionek już nie widział w większej ilości. Ja mam nadzieję, że te szczepionki skutecznie dotrą do Polski, a ta nadzieja wynika z tego, że między innymi Komisja Europejska zajmuje się dystrybucją i zamówieniem tych szczepionek, więc to stwarza pewną realną szansę.
Panie ministrze, dzisiaj usłyszeliśmy o tym, że będzie 8 tysięcy punktów szczepień. Taki punkt szczepień w każdej gminie, będą także punkty mobilne. Czy to jest dobre rozwiązanie? I pytanie, czy uda się utworzyć aż tyle punktów, biorąc pod uwagę, jak bardzo brakuje nam też pracowników służby zdrowia już teraz? Niestety pan premier ma taką manierę megalomanii. Wszystko musi być największe, narodowe, miliony, 8 tysięcy punktów szczepień. Pani redaktor, do tego tematu trzeba podejść bardzo poważnie i profesjonalnie. Ja takiego powagi i profesjonalizmu oczekiwałbym od premiera. Ja jestem w stałym kontakcie z lekarzami rodzinnymi. Oni nie otrzymali żadnych procedur. Oni nie wiedzą, na jakiej zasadzie i planuje się te szczepienia. Oni po pierwsze nie są do tego dzisiaj przygotowani. Pytanie drugie, które do premiera chciałbym skierować, w jaki sposób będzie przechowywana ta szczepionka, czy odpowiednie zamrażarki, które, bo wiemy, że ta temperatura jest wymagana bardzo niska, są w zamówieniu, czy one do Polski jadą, czy one są w Polsce, tego nie wiemy. To musi wiedzieć minister zdrowia, który powinien to czym prędzej sprawdzić. Poza tym akcja edukacyjna wśród lekarzy jest niezbędna. Lekarze muszą być przygotowani poprzez przygotowanie odpowiednich procedur postępowania. Nie wystarczy zarządzać pandemią z telewizji na konferencji prasowej. Lekarz rodzinny, pracujący w niewielkiej gminie, który ma niewielką przychodnię, już dzisiaj jest obciążony między innymi tym, że ma przeprowadzić testy antygenowe. No więc pytam, jak ma przeprowadzić testy antygenowe u pacjentów z podejrzeniem COVID-u, czy pacjenta, który się źle czuje, jeśli w tej jednej małej poczekalni czeka ktoś z cukrzycą, ktoś z nadciśnieniem i jednocześnie otrzymał jakby informację od rządu, że od dzisiaj robi testy. Tylko jak on ma te testy zrobić? Oni tego nie wiedzą. Ja rozmawiałem z lekarzami, pytałem, czy dostali procedury, nie dostali. Panie ministrze, no i panie doktorze, oczywiście minister, czy raczej premier Mateusz Morawiecki często robi takie Q&A dla obywateli. Może prześlę mu pan swoje pytania i swoje wątpliwości dotyczące właśnie szczepień. Wie pani, ja dużo wypowiadam się publicznie, używam mediów społecznościowych. Czy mamy połączenie? Bo nie wiem. Wróciliśmy, tak, jest pan znowu widoczny. Używam mediów społecznościowych i zadaję różne trudne pytania, ale oczekiwałbym od pana premiera powagi w tej całej sprawie, tego, żeby po prostu informował rzetelnie ludzi, z którymi musi współpracować, czyli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, żeby przedstawił informację, kto i w jakiej kolejności będzie szczepiony. Nie wystarczy powiedzieć, że będą szczepieni seniorzy powyżej 65 roku życia. Ja chciałbym usłyszeć, w jaki sposób zostaną zaszczepieni ludzie w DPS-ach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, czy będą zaszczepieni także nauczyciele, którzy będą musieli wrócić do pracy. To też dość kluczowe, aby środowisko nauczycieli, także i kadr szkolnych zaszczepić i zabezpieczyć, bo kiedyś dzieci muszą w końcu wrócić do szkoły. No i w końcu lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Oni muszą być zaszczepieni w pierwszej kolejności, dlatego że oni stoją na pierwszym froncie walki. Zgodnie z założeniem właśnie pracownicy służby zdrowia mają być szczepieni właśnie na początku. Gdyby nadal był pan ministrem zdrowia, to jakby pan sam to zorganizował? Wiedząc, jaki w tej chwili jest stan służby zdrowia, jak pan by zorganizował program szczepień przeciwko koronawirusowi? To jest bardzo trudne i wielkie wyzwanie. Należy użyć do tego kilku sposobów. Przede wszystkim należy pójść drogą regionalnych centrów krwiodawstwa, które w dużej części doposażone są w odpowiedni sprzęt do przechowywania tego typu szczepionek. Po drugie, trzeba wytypować zarządzających w regionach procesem szczepienia. Tego się nie da scentralizować i przeprowadzić poprzez centralne zarządzanie. Tu musi być współpraca samorządu i rządu. Ta współpraca jest lekceważona. Proszę pamiętać o tym, że większość szpitali w Polsce jest w rękach samorządu, w rękach marszałków, starostów powiatowych, część w rękach burmistrzów miast. Z tymi ludźmi trzeba po prostu pracować i przygotować to tak, żeby pacjenci mieli dostęp do bezpiecznego szczepienia. Nie wystarczy powiedzieć w telewizji, że lekarze rodzinni zaszczepią, bo nie zaszczepią. Po prostu tego się nie da przeprowadzić przy pomocy tylko i wyłącznie lekarzy rodzinnych. W tym muszą uczestniczyć szpitale, przychodnie, których jest cała masa, a którymi zarządzają dzisiaj samorządowcy. I prędzej czy później premier będzie musiał skorzystać z pomocy samorządowców, bo inaczej tego się nie da zrobić. Panie ministrze, kto pana zdaniem powinien zaszczepić się jako pierwszy? Czy pokazowo powinien zrobić to właśnie premier Mateusz Morawiecki? Może minister zdrowia, a może tutaj zaszczepić jako pierwszego jakiegoś specjalistę, lekarza, który pokaże ludziom, to jest bezpiecznie, szczepcie się. Wie pani co, ja nie lubię tych pokazówek telewizyjnych z tym szczepieniem publicznym. Ja lubię profesjonalną pracę. Ja bym chciał, żeby premier wyszedł publicznie i powiedział, że jesteśmy przygotowani do przyjęcia takiej i takiej liczby szczepionek. Ta szczepionka w pierwszej kolejności dotrze do ludzi, którzy są tu,
tu i tu. W drugiej kolejności postaramy się zaszczepić kolejne grupy społeczne. Takich informacji na razie nie ma. Na razie słyszymy o milionie szczepień miesięcznie, o tysiącach punktów szczepień. Ja zapraszam pana premiera, żeby zobaczył, jak wyglądają realia. Jak wyglądają przychodnie lekarzy rodzinnych w małych miasteczkach? Jak ci ludzie mają zaszczepić całą populację swojej gminy w jednej małej przychodni? Tego się po prostu nie da przeprowadzić. To trzeba spokojnie zaplanować. Poza tym nie da się zaszczepić wszystkich na raz. Musimy wytypować grupy, które będą szczepione w pierwszej kolejności. Więc ja jeszcze raz podkreślę, jeśli pani pytała o moją opinię. W mojej opinii należy zaszczepić w pierwszej kolejności ludzi z przewlekłymi chorobami, dla których wirus jest śmiertelnie niebezpieczny. Myślę tu o ludziach starszych. Żeby wytypować tego typu ludzi, trzeba współpracować z lekarzami rodzinnymi, bo to oni znają najlepiej swoją populację, którą się zajmują. I lekarze rodzinni powinni wskazywać tych pacjentów, których uważają, że należy zaszczepić w pierwszej kolejności. Myślę tutaj o seniorach. Jeśli patrzymy na grupy zawodowo-społeczne, to z całą pewnością lekarze, pielęgniarki, ratownicy, po drugie nauczyciele i kadry szkolne, dlatego że muszą być przygotowani i zabezpieczeni przed powrotem dzieci do szkół i w kolejnej odsłonie kolejne grupy społeczne. Długi proces i duża operacja logistyczna przed stroną rządową, jeżeli chodzi o właśnie szczepienia przeciwko koronawirusowi. Teraz nieco zmienię temat, bo Władysław Kosiniak-Kamysz w takim liście do Mateusza Morawieckiego napisał, że zwraca się do niego z prośbą o wydłużenie ferii zimowych do 8 tygodni, o wprowadzenie testów dla pracowników i klientów hoteli oraz określenie jasnych reguł dla funkcjonowania turystyki. Pan by się też podpisał pod takim apelem? Coś takiego doradzałby premierowi Morawieckiemu? Na pewno doradzałbym panu premierowi zarządzanie z pewnego rodzaju wyprzedzeniem, bo jak na razie pandemia zarządzana jest przez telewizję, przez konferencje prasowe i przez decyzje z dnia na dzień. Proszę przypomnieć sobie pewien piątek, kiedy wyszedł pan premier i powiedział, że od soboty będą zamknięte cmentarze. Tysiące ludzi zostało właśnie z niesprzedanym towarem, to z reguły małe firmy, które po prostu poniosły ogromne koszty, ludzie nie mogli pójść na cmentarz, w związku z tym tłumnie zgromadzili się w piątkowe popołudnie na cmentarzach i potem w poniedziałek też tłumnie na tych samych cmentarzach. To jest skutek gwałtownych, nieprzemyślanych i radykalnych decyzji. W ten piątek usłyszeliśmy, że w niedzielę będą sklepy otwarte. Dobrze, że będą otwarte, tylko o takich rzeczach można pomyśleć wcześniej. Przecież ta niedziela handlowa 6 nie wzięła się wczoraj czy dzisiaj. O niej wiedzieliśmy 6 tygodni temu, 8 tygodni temu i 12 tygodni temu i cały czas była pandemia. W związku z tym gwałtowna decyzja podjęta co do ferii, w mojej ocenie nieprawidłowa decyzja, dlatego że w mojej ocenie jest to pewnego rodzaju kupowanie czasu przez premiera, opóźnianie pójścia dzieci do szkoły. Ja wolałbym proste i jasne komunikaty, że jeśli mamy trudną sytuację pandemiczną, to być może ferii w tym roku nie powinno być, być może powinny być rozłożone regionalnie, być może powinny być rozłożone w czasie. Ja jestem ojcem dwojga dzieci, jednego nastolatka i dziewczynki w szkole podstawowej i moje dzieci, i myślę, że ich przyjaciele i większość dzieci w Polsce nie czeka dzisiaj na ferie. Dzieci czekają na to, żeby bezpiecznie wrócić do szkoły, bo są bardzo zmęczone tym, że od wielu, wielu tygodni uczą się w samotności, uczą się patrząc w okienko komputera i premier powinien skupić się na tym, jak bezpiecznie przeprowadzić dzieci do szkoły. I żeby nie być gołosłownym, także odbyłem rozmowy z dyrektorami szkół i z zaprzyjaźnionymi nauczycielami. Zapytałem, czy mają jakieś procedury, czy ktoś się do nich odezwał od czasu zamknięcia szkół, czy mają informacje, w jakim trybie będą dzieci wracały, czy ktoś planuje, czy najpierw wrócą dzieci młodsze, starsze, czy jak będziemy testowali na przykład nauczycieli, którzy być może będą znowu się zakażali, prowadząc lekcje szkolne. Nikt się do tych nauczycieli nie odzywa. Czyli, nie ma żadnego panie kontaktu. Ministrze, czyli podobnie jak z lekarzami pierwszego kontaktu, o których pan wspominał. Przejdźmy teraz do kwestii unijnych, z którymi na co dzień ma pan do czynienia jako eurodeputowany. W kwestii unijnego budżetu Beata Kempa była gościem programu Tweet i o to, co powiedziałam. Piłeczka jest po stronie prezydencji niemieckiej i krajów Unii Europejskiej. Oni wiedzą, że to gra potężnych interesów, ale nie jest tak, że w ich imię mamy sponiewierać polską rację stanu. Czy przyjęcie unijnego budżetu przez Polskę to będzie sponiewieranie polskiej racji stanu, jak to mówi Beata Kempa? Aż w uszach boli, kiedy słucha się tych bzdur, które wypowiadają ci politycy. Jak pani poseł Kempa była łaskawa powiedzieć, może pani powtórzyć? Beata Kempa w programie Tweet. Piłeczka jest po stronie prezydencji niemieckiej i krajów Unii Europejskiej. Oni wiedzą, że to gra potężnych interesów, ale nie jest tak, że w ich imię mamy sponiewierać polską rację stanu. Znaczy, ja jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób pani poseł Kempa czuje się poniewierana jako polska racja stanu. Ponieważ przykro tego wszystkiego słuchać. Ja nie mam najlepszego nastroju, dlatego że ja wiem, że Europa nie będzie już na nas czekać. Przelała się miarka w mojej ocenie.
I ludzie w Europie to są poważni partnerzy polityczni. Oni są odpowiedzialni przed swoimi wyborcami i oni wiedzą, że muszą ratować ludzi przed skutkami pandemii. Muszą ratować ich zdrowie, muszą dotrzeć do ludzi szczepionki, muszą ratować gospodarki, muszą ratować firmy. I oni nie będą oglądali się na jakieś absurdalne wypowiedzi polskich polityków, tylko po prostu będą robić swoje. I groźba tego, że środki pomocowe na odbudowę gospodarki po wirusie, 750 miliardów euro, zostanie po prostu podzielone między tych, którzy chcą ratować swoich obywateli, zostawiając nas po prostu samych. Ja uważam, że my zostaniemy sami z tym wszystkim, dlatego że uważam, że Orban prędzej czy później porozumie się z politykami Unii Europejskiej. My zostaniemy tak, jak została pani poseł Szydło, pani premier Szydło, kiedy wróciła, pamiętamy to wszyscy, jak witał ją premier Kaczyński, prezes Kaczyński na lotnisku z kwiatami ze zwycięstwem 27-1. Myślę, że tym razem niestety będzie tak samo. To jest zła wiadomość dla nas wszystkich, dlatego że padną takie programy jak Erasmus, nie będziemy mieli dostępu do finansów skierowanych w stronę zdrowia. To jest ponad 5 miliardów euro. Ja także przewodniczę pracą specjalnej komisji do spraw walki z rakiem. Tam też będą budowane narzędzia wspólnego europejskiego sposobu leczenia raka, zapobiegania rakowi, dostosowania się do nowych innowacji, żeby one były wspólne, żeby one szybciej docierały do wszystkich obywateli Europy. A my stoimy jakby na zewnątrz, tupiemy nogą i ktoś tu opowiada jakieś bzdury, że ktoś demoluje polską rację stanu. To przekracza granice jakby wytrzymałości normalnych zasad politycznych. Panie ministrze, to ta opinia w kwestii unijnego budżetu. Kończąc naszą rozmowę, chciałam porozmawiać jeszcze o strajku kobiet, bo ponad 130 osób, jak donosi Radio Z, podpisało się pod apelem do policji, prokuratorów i sędziów, by nie podporządkowywali się dyrektywom politycznym, kierowali się własnym sumieniem i nie represjonowali uczestniczek i uczestników strajku kobiet. Myśli pan, że tak się stanie i właśnie te osoby, do których jest adresowany ten apel, podporządkują się i będą się kierować własnym sumieniem i nie będą represjonować uczestniczek i uczestników strajku kobiet? Ja wykorzystam nasze spotkanie do tego, żeby zaapelować do każdej policjantki i każdego policjanta w Polsce. Szanowni Państwo, każda władza, w tym także władza autorytarna, przemija. A twarz ma się w życiu jedną. Więc zanim wyciągniecie aluminiową pałkę, zanim wyciągniecie gaz, pomyślcie, czy chcielibyście, żeby do waszych żon, matek, babć, córek ktoś używał tego gazu. Pomyślcie, czy chcecie żyć w państwie, w którym ktoś chce narzucić wam styl życia. Chce wskazać, co jest dobre, co jest złe, co jest moralne, co jest niemoralne. Dobre państwo, i mówię to do policji, to jest takie państwo, w którym silny chroni praw słabszego, a nie deprze te prawa. Nie bije tylko dlatego, że w danym momencie jest silniejszy. Panie ministrze, i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, eurodeputowany Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo i spokojnej drogi, bo jak widzimy, były minister zdrowia jest akurat w podróży. I na koniec w programie Newsroom przechodzimy do bardzo ważnych tematów, o których już rozmawiałam też z doktorem Pawłem Grzesiowskim, tematów związanych z osobami potrzebującymi, bo szczególnie teraz, w okresie świąt Bożego Narodzenia, powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób im pomóc, czego im potrzeba i szczególnie teraz w dobie epidemii jest to bardzo ważne. Ważne jest to, aby te osoby nie zostały same. Ważne jest, aby skierować do nich odpowiednią pomoc. I o tym, w jaki sposób pomagać i komu pomagać i jak najlepiej pomagać, już za chwilę ze swoim gościem porozmawia Klaudia Stabach. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Klaudia Stabach, a moim dzisiejszym gościem jest Joanna Sadzik, dyrektor Szlachetnej Paczki, akcji, która od prawie 20 lat pomaga potrzebującym Polakom. Dzień dobry Pani Joanno. Dzień dobry. W tym roku przez pandemię nie udało się zorganizować bardzo wielu ważnych wydarzeń, ale Szlachetna Paczka i tak wystartowała. Nie da się ukryć, że jest to akcja, która wymaga fizycznego zaangażowania bardzo wielu osób, darczyńców, wolontariuszy, kierowców. Jak sobie radzicie przy tych wszystkich obostrzeniach? Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, wiele rzeczy w tym roku albo się w ogóle nie odbyło, albo przeszło do online'u i mogę powiedzieć, że my też działamy hybrydowo,
bo o ile wiele rzeczy da się zorganizować online'owo, o tyle lub przez telefon, o tyle bezpośrednich spotkań z rodziną i poszukiwania tych rodzin, które bardzo często nie mają telefonu, bardzo często nie korzystają z internetu, bo osoby po 65 roku życia w Polsce wciąż nadal bardzo rzadko są niezależne cyfrowo. Więc jak nie mają małego wnuczka czy wnuczki, to po prostu z tego internetu nie korzystają. Rzeczywiście trzeba było to robić w sposób niemal taki jak do tej pory. Mówię niemal, ponieważ korzystamy ze zdobyczy nauki, korzystamy z mądrych wirusologów, których w Polsce mamy. Pan tutaj doktor Dzieciątkowski nam bardzo pomagał przy tworzeniu wszystkich procedur dla wolontariuszy. Nasi wolontariusze chodzą w maseczkach, zachowują dystans. Te spotkania wyglądają trochę inaczej, bo zwykle było tak, że wolontariusz był kilka razy u rodziny, zaprzyjaźniał się z nią, dokładnie poznawał jej potrzeby. A teraz te spotkania maseczka w maseczkę, można powiedzieć, z dwumetrowym odstępem, z niedotykaniem niczego, z niewypiciem wspólnym herbaty, są trudniejsze. I ale pewnie myślę, że od też marca... nie z taką częstotliwością, jak pani powiedziała. Tutaj się nasuwa pytanie, czy nie obawiała się pani, że wybór tych rodzin nie będzie tak odpowiedni, jak powinien być, że nie uda się państwu tak właściwie poznać problemów tych osób? Ja powiem tak, że od marca drżałam i drżeliśmy w ogóle w paczce o tak naprawdę o wszystko po kolei. Najpierw o to, że w ogóle nie zrekrutujemy wolontariuszy, ale tutaj okazało się, że ponad 8 tysięcy wolontariuszy w szlachetnej paczce jest i jest gotowych na pracę w trudnych warunkach, w trudniejszych warunkach. Potem zastanawialiśmy się, czy rodziny w ogóle, te, które potrzebują pomocy, będą chciały się spotykać, będą chciały opowiadać o swoich problemach. Ale tu też dotarliśmy do ponad 20 tysięcy rodzin. Teraz to ostatnie dni, kiedy wolontariusze jeszcze docierają do rodzin, które do szlachetnej paczki zostały zgłoszone. Odwiedziliśmy ponad 20 tysięcy domów, oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym. I mogę powiedzieć, że to, co wyzwoliło się w tym roku, jest rzeczywiście niezwykłe, bo jest solidarność społeczna. Baliśmy się o to, że jak już mieliśmy wolontariuszy, jak już wiedzieliśmy, że rodziny tak potrzebują pomocy bardziej niż kiedykolwiek, to baliśmy się o to, że ponieważ pandemia dotknęła każdego z nas, myślę, że nie ma osoby, która by powiedziała, nie, w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, co się dzieje dookoła, z różnych względów oczywiście. Baliśmy się, że tej solidarności zabraknie i że nie będzie darczyńców do paczek. Tymczasem państwo darczyńcy zgłaszacie się, chcecie robić szlachetne paczki. Ja wciąż zaapeluję www.szlachetnapaczka.pl, bo tam jeszcze przez kilka kolejnych dni będą pojawiać się nowe rodziny. Ja sprawdzałam chwilę przed rozmową, jest ponad 12 tysięcy rodzin, które już wiedzą, że dostaną paczkę, ale wciąż kolejne są na naszej stronie. Także zapraszam do wybrania rodziny i zapraszam do zrobienia paczki. Warto też tutaj jednocześnie zaznaczyć, że można pomóc też w inny sposób, nie tylko poprzez wybranie rodziny i przygotowanie paczki, ale również poprzez po prostu zwykły przelew. Tak, dlatego że zdajemy sobie z tego sprawę, że w tym roku taką paczkę może być trudniej zorganizować. Trudniej dlatego, że trzeba zamówić wiele rzeczy online, ciężej też zorganizować jakieś wspólne zakupy. Raczej staramy się o dystans, raczej staramy się nie spotykać nawet ze znajomymi czy z rodziną, wiadomo jakie są obostrzenia. I staramy się dbać o siebie nawzajem. Więc tak, możecie państwo również na naszej stronie internetowej po prostu dokonać przelewu. Dzięki takim przelewom mogę powiedzieć, że w tym roku byliśmy w stanie dotrzeć do tych ponad 20 tysięcy domów. Jesteśmy w 93 miejscach, miejscowościach, w których nigdy szlachetnej paczki wcześniej nie było. I to nie udałoby się dzięki tym osobom, które wpłacają. I trzecią formą zaangażowania jest ufundowanie indeksu dla dziecka z Akademii Przyszłości. My wspieramy również dzieciaki, które w siebie nie wierzą. Pracujemy z nimi przez cały rok szkolny, w tym momencie oczywiście online, przynajmniej do momentu, kiedy szkoły są zamknięte.
I dajemy tym dzieciakom czas, dajemy tym dzieciakom wiarę w siebie, nazywamy ich sukcesy, nazywamy ich takie mocne strony. A czy w tym okresie pandemii tym dzieciom nie jest potrzebna inna pomoc? Mam na myśli tutaj edukację zdalną i problemy ze sprzętem, tak, z dostępnością do komputerów? Rzeczywiście mogę powiedzieć, że ten sprzęt, tak jak pani powiedziała, jest problemem i widzimy to zarówno w Szlachetnej Paczce, jak i w Akademii Przyszłości. W Akademii Przyszłości mamy 300 dzieciaków, które nie uczestniczą w lekcjach zdalnych od marca, ponieważ nie mają sprzętu i staramy się tutaj zorganizować dla nich ten sprzęt. Natomiast w Szlachetnej Paczce już nie musimy naszym darczyńcom tłumaczyć, dlaczego jako podstawowa potrzeba rodziny, która ma dzieciaki, jest laptop, tablet lub telefon, smartfon, z którego można korzystać przy lekcjach online, bo tam, gdzie jest troje dzieciaków, zwykle, nawet jeżeli rodzina ma sprzęt, to zwykle jest to po prostu jeden laptop i dla trójki dzieci absolutnie on nie jest wystarczający. Wiem, że teraz powstała jakby nowa kategoria biedy, nowa kategoria osób, którym musicie Państwo w tym roku pomóc. Mam na myśli osoby, które jeszcze do niedawna całkiem dobrze sobie radziły, ale z powodu pandemii no, są w bardzo trudnej sytuacji. Gdyby Pani mogła powiedzieć, kim konkretnie są te osoby? Jest to na przykład pani Jola, która pracowała w osiedlowym sklepie, ale tak zmalały obroty tego sklepu, że po prostu została bez pracy. To jest pan Marek, który ma trójkę dzieci, jest samodzielnym tatą. Po śmierci swojej żony radził sobie. Można powiedzieć, że dzieciaki też sobie radziły w szkole i jakoś zaczęli wychodzić na prostą, a w kwietniu w jego firmie budowlanej po prostu wysłali go najpierw na postojowe, co spowodowało znaczne obniżenie zarobków, a potem po kilku miesiącach on wrócił do pracy, ale obniżono mu etat do połowy i zwyczajnie no, nie jest w stanie z trójką dzieciaków opłacić wszystkich rachunków i zaoszczędzić na opał na zimę. W tej rodzinie pierwszą potrzebą jest to, żeby ktoś ufundował po prostu ogrzewanie, tak żeby dzieci przez zimę nie marzły. Powiedziała Pani, że w tym roku pomożecie wielu nowym osobom. Ciekawi mnie, czy dołączyli jacyś nowi artyści do tej grupy właśnie tutaj wolontariuszy wspomagających darczyńców. Są z nami artyści, są z nami ludzie gór. Jak co roku paczkę robią goprowcy z Krzysztofem Wielickim, z Kingą Baranowską, z panem Andrzejem Bargielem. To są te paczki goprowe są takie absolutnie niezwykłe, bo oni docierają do takich miejsc ze swoją pomocą górskich, odludnych, gdzie nikt inny, kto nie ma takiego sprzętu, by nie dotarł. Oczywiście reprezentacja Polski w piłce nożnej robiła szlachetną paczkę. Ja mogę powiedzieć, że w kolejnych dniach będziemy odkrywać też niespodzianki, bo to jest taki fajny czas, kiedy jak wchodzę do mediów społecznościowych, to widzę, że wiele, wiele znanych osób robi paczkę. Nawet w taki sposób nie skoordynowany z nami. A kto konkretnie, jakby pani tak po prostu powiedziała? Paczkę robi na przykład Ania Starmach i tutaj ze swoją córeczką można na jej Instagramie obserwować, że tą paczkę już kompletują. W paczce w tym roku niezwykle nam pomogli artyści, którzy w ogóle też pomogli nam finansowo w naszej działalności. Seria koncertów Kwarantanna na Facebooku, która była obecna i tam tacy artyści jak Brodka, jak Kaja, jak Krzysztof Zalewski śpiewali po to, żeby zebrać pieniądze właśnie na pomoc szlachetnej paczki, głównie dla seniorów. Więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście ja mam nadzieję, że to jest już taka tradycja. Bardzo baliśmy się o ten rok, a tu się okazuje, że jesteście Państwo z nami i chcecie o tym mówić. A ja też mam taki apel, żeby wciąż wchodzić na naszą stronę i nawet te rodziny, które pojawią się w ostatnim tygodniu, bo już 12-13 grudnia mamy Wielki Weekend Cudów, to jest taki moment, kiedy paczki wędrują do rodzin. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową tak, żeby przed tym weekendem nie okazało się,
że mamy takie rodziny, które po prostu w tym roku paczki nie dostaną, a im szybciej, tym lepiej, bo w tym roku zwyczajnie tą paczkę jest zrobić trudniej, właśnie ze względu na to, że no, chodzimy w maseczkach, że nie chodzimy tak często do sklepów, że pewne sklepy są zamknięte, że zamawiamy kuriera, więc potrzebujemy więcej czasu na skompletowanie tak, tej paczki. Tak, to prawda, więc my jakby się podpisujemy pod tym i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Pani Jano, ja mam na koniec do Pani takie pytanie. No, nie ukrywam, że bardzo mnie też cieszy, że tyle osób nadal cały czas pomaga i angażuje się w Szlachetną Paczkę. Przeszliście Państwo przez pewne zawirowania ponad 2 lata temu. Ciekawi mnie, jak zmieniła się ta Szlachetna Paczka po doniesieniach związanych z działaniami księdza Stryczka. W tym momencie mogę powiedzieć, że jesteśmy, tak jak pani powiedziała, to było już jakiś czas temu. Myślę, że od 1,5 roku stoimy na 2 mocnych nogach. Myślę, że w Szlachetnej Paczce dzieje się dobrze, w Stowarzyszeniu Wiosna też w porządku. Jesteśmy transparentni, na naszej stronie internetowej jest skład osobowy wszystkich członków stowarzyszenia, więc można ich tam znaleźć. Nic nie jest tajne, zapraszamy do nas. To, co jest trudne teraz, to na pewno praca zdalna, ale to myślę, że wszystkich nas dotyka i ja powiem osobiście, że ja uwielbiam kontakt z ludźmi i ludzie mnie napędzają do działania, więc dla mnie to, że pracuję zdalnie przed komputerem, jest bardzo, bardzo trudne i też myślę, że wolałabym być gdzieś w studiu niż przez kamerę nadawać z mojego dużego pokoju. My zdecydowanie również tego byśmy sobie życzyli. Na koniec ostatnie pytanie. Co chciałaby Pani osiągnąć, wprowadzić, zmienić, pomóc w ramach Szlachetnej Paczki jeszcze w przyszłości? Nam się marzy, żeby Szlachetna Paczka nie była potrzebna. To trochę nie od nas zależy, ale trochę tak, dlatego że myślę, że tam, gdzie są osoby potrzebujące, znajdujemy te osoby, które chcą pomóc. I gdybyśmy zauważali siebie nawzajem po prostu na co dzień, to Szlachetna Paczka być może nie byłaby za kilka lat rzeczywiście potrzebna, bo moglibyśmy się nauczyć takiego pomagania wzajemnie, niezależnie od tego, czy święta, czy nie święta. Także to jest moje marzenie. A myślę, że bardzo nauczyliśmy się przez ten rok, że nie można mieć pewności co do zmian i że te zmiany trzeba wprowadzać bardzo szybko. I tak jak wprowadziliśmy telefon zaufania dla seniorów, który pomaga seniorom psychicznie, tak jak wprowadziliśmy zmiany w Akademii Przyszłości i prowadzimy ten program online, tak jak okazało się, że Szlachetną Paczkę da się przeprowadzić mimo pandemii, myślę, że w przyszłym roku czekają nas nowe wyzwania i będziemy bardzo elastycznie reagować na te problemy społeczne, które pojawią się w przyszłym roku. No już widzimy teraz, że pomoc psychologiczna dla osób starszych i dla dzieci szkolnych to jest to, co na pewno będzie potrzebne i to będzie taki problem społeczny po pandemii, którym należy się zająć. Czyli widzimy, że jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jednocześnie są możliwości, żeby pomagać, więc pomagajmy. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Joanno za tą rozmowę. Ja się z Państwem żegnam i oddaję głos do studia, do Agnieszki. Klaudia Stabach, dziękuję bardzo Klaudio za tę bardzo ważną rozmowę. Gościem Klaudii Stabach była Joanna Sadzik, prezes Szlachetnej Paczki. Pani mówiła o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest pomaganie, szczególnie teraz w okresie świątecznym, ale także poza nim. Pomagajmy tym szczególnie najbardziej potrzebującym. I na tym, drodzy Państwo, kończymy ten piątkowy program Newsroom. Tradycyjnie zachęcam Państwa do tego, aby śledzić strony wirtualnej Polski i zacząć nowy tydzień także z naszymi programami wideo. W poniedziałek o 8:30 program Tweet, chwilę później Money to się liczy i o godzinie 14:00 w poniedziałek program Newsroom. Wtedy spotka się z Państwem Sebastian Ogórek, a ja wrócę do Państwa w programie Newsroom już w najbliższy wtorek o godzinie 14:00. Więc teraz serdecznie zapraszam. A w tym newsroomie to już wszystko. Agnieszka Kopacz, dziękuję bardzo. Udanego weekendu i do zobaczenia.